Gardyńka z zgromadzonego już i przedstawionego rządowi materiału. Wynika m.in. zaburzenie hierarchii, należy m.in. zaburzenie hierarchii władz w Rzeczypospolitej, które przejawiło się w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej parę dni temu. Samowolną chyba, bo jak się okazuje, przez nikogo konkretnego nie zlecono nad aktywnością Policji Państwowej. I o tym teraz mówię, dlatego że z taką samą nadaktywnością Policji Państwowej mam do czynienia dzisiaj tutaj, w tym obiekcie. Niepokoi mnie to. Dzielę się z tym niepokojem z Wysokim Sądem. Nie rozumiem, dlaczego na mojej drodze, w tym budynku, zanim dotrę przed oblicze Wysokiego Sądu, staje trzech po kolei policjantów, pyta mnie, kim jestem, zagląda do mojej torby, czy raczej usiłuje to zrobić. Nie rozumiem po co. Sądzę, że jest to tworzenie jakiejś niezdrowej atmosfery. Wyraża z tego powodu niezadowolenie, oświadcza, że nie rozumiem, dlaczego na jego drodze stoi trzech policjantów, tutaj nie jest i zabrała mnie do tego. Rozumiem, ja nie skończyłem jeszcze. W razie bezpieczeństwa, proszę pana, policja do czasu odwołania będzie. Ja wobec tego bardzo proszę, żeby mnie Wysoki Sąd poinformował, co nam zagraża. Proszę pana, to jest decyzja prezesa tego sądu o zapewnieniu bezpieczeństwa na zasadzie sprawy osobom, które się tutaj będą włączyć w sądę, z uwagi na zainteresowanie się także innych danych ustawą. Czy jesteśmy zagrożeni przed dziennikarzy? Na tym tyle do widzenia. Jeżeli to w tym tego oświadczenia, Rozumiem, Wysoki Sądzie, że źródło tego wyimaginowanego zagrożenia nie zostało wskazane w sposób konkretny. Z uwagi na liczne zagrożenia, Państwo jesteście groźni dla Wysokiego Sądu, także miejcie się na baczność.